Siemanko, jestem Lucek, to jest Spin Tires, gram z Łukaszem oraz Mateuszem. Przywitajcie się, chłopaki. Witamy cię, Lucku. No, cześć. I będziemy sobie grać, będziemy sobie przechodzić jedną z najtrudniejszych map chyba w tej grze. Jest tutaj spora rzeka. I Mateusz ma już tutaj pewną propozycję co do tego, jak ją przejść, przejechać, przebyć. Tak. Grał. Tak, matwane strasznie. Trzeba troszeczkę slalom porobić, troszeczkę w tą stronę, lekko w tamtą i myślę, że jakoś nam się uda. Okej, ja już się zakopałem. Słuchajcie, ja wziąłem tutaj furgonową przyczepę, żeby ewentualnie nas naprawić lekko. Dasz radę przejechać w ogóle tu gdziekolwiek? Tym furgonem? No myślę, że tak. Myślę, że bez problemu. Bo ja powiem ci, że jak go z... Aha, kamienie. No może być ciężko z takim ogonkiem ładnym. No. A powiedz mi, gdzie tu jest lepszy pojazd? Lepszy pojazd będzie gdzieś na wysokości drewna, wiesz? Tam zaraz jak przejedziemy rzekę. No, o ile nam się uda, oczywiście. O, ja pamiętam, że tam chyba właśnie na wschodzie był pojazd. Gdzieś tam na wschodzie. Czyli co, lepiej się kierować raz w prawo, czy w prawo chyba? Nie, tak? Jedźmy. Tak, w dół, według mnie. Jak tu? Tu w lewo? Zależy co chcemy osiągnąć na chwilę obecną. Chcemy na razie zdobyć lepszy pojazd, bo jeżeli tym będzie jeżeli ciężko chcemy... cokolwiek dostarczyć, tak? Ja wiszę na kamieniach. Jeżeli chcemy zdobyć lepszy pojazd, to musimy lecieć w lewo. Czyli główną drogą, przez tą kałużę tam, Ludzku. Mhm. Okej, dobra, widzę. Radzicie sobie? Ktoś potrzebuje wyciągu? No, ja się zawiesiłem na kamieniach. Właśnie. Te kamienie to tutaj jest porażka, ale... Dobra, Łukasz, podczepiej się. Spróbuj się podczepić. O, fuck. Czekaj, Mateusz. Dasz radę się podczepić? Czy za daleko jestem? No i już właśnie. Okej, no to ciągnę. Zaczepiłeś się? Tam jest propozycja wyciągania, więc musisz im zaakceptować. A, Jesus, jestem głupi. Wygrałem w trzech. To jest dobre. Nie? W trzech można się ciągnąć? No. W trzech się nie da, niestety się nie da w trzech. No. Dobra. Dobra, okej, dobra, ja też się odczepiam. Mhm. Okej, ja mam teraz problem. Okej, dzięki. Nie sprawę, teraz ja mam problem. Ej, serio, ej, ale ciężko. No spróbuj teraz nie wyciągnąć. Dobra, dawaj. Czekaj. Już. Okej, gitara. Najgorzej jest właśnie wtedy, że tak powiem, jak ci dupa zaczyna uciekać w tym samochodzie, nie? Mm-hmm. To już ciężko, no. Spróbuję się przez tutaj wodę przedostać. Bokiem do przodu. Okej. Właśnie jest... Ja tym furgonem spróbuję być taki trochę bardziej incognito, bo jeżeli ktoś na przykład stanąłby przede mną, to wiadomo, to ten furgon strasznie dociąża, to od razu bym ugrzązł i nie wiem, czy ktokolwiek z was bez jakiegokolwiek dociążenia na samochodzie, bo ty, Ludzku, widzę, że masz siodło tylko. Tylko, no. Kolega chyba skrzynię, nie? Nie, siodło? Skrzynię. Mam, no to mogło być po prostu ciężko, jak będziesz ugrzęznął, nie? Aha. No, a furgon myślę, że nam się przyda przy przejeżdżaniu przez rzekę, bo tamto można się naprawdę trochę pokiereszować. Na pewno jest jakiś łatwy sposób, żeby ją przejść, bo kurczę, nie wydaje mi się, żeby... Nie wiem, może jest jakaś płytka przeprawa gdziekolwiek, albo jakiś most może nawet, ale chyba oj, nie ma. Uwierz, no most już tutaj spotkałem tutaj. Tutaj jest most? Znaczy akurat nie wiem czy tu, ale spotkałem się z mostem na jednej mapie. No tak, to z mostem. Na kilku mapach, znaczy no, na jednej tam widziałem też, ale... Jedźcie. Jadę tylko. Na tak szerokiej to już jest... Ej, chyba pojedziemy sobie wodą, co? Bo tutaj... Znaczy generalnie tu można obić w prawo, zaraz za tym drzewkiem. Jest tam jakiś taki przesmyk, z tego co pamiętam? No tak. Tak, jest coś małego. Ale tutaj jest mnóstwo kamieni. I to jest taki minus dla tego samochodu, ale może się spróbuję... Ale jest, są też drzewa, to można się przeciągnąć w razie czego, tak? Tak, od drzew. Tak, jak najbardziej od drzew. Nie ma problemu. O, i się zatrzymałem i już koniec. Oj, już? Pomóc ci? Nie, ja spróbuję cię popchać. Weź jedź, spróbuję cię popchać najwyżej. Okej. Okay. Jak coś to może... Idzie. Można się przyczepiać do mnie. Dobra, to już chyba będę miał drzewo w zasięgu. Albo do mnie dawaj.
A, dobra, okej, okay, już jest drzewko. Okej. Okay. A masz wielką Mateusz tą przyczepę, ja pierdzielę. Mi się wydaje, że ja chyba kemping mam. Nie, nie mam kempingu zrobionego w tej przyczepie. Kurczę, bo tak... wejdzie, skręcam nim, a on mi zupełnie inną stronę. Oh shit. Uważaj, bo tu jest grząsko. Jak tam, Mateusz, dajesz radę? Próbuję. Zaraz muszę zdobyć jakieś drzewko, bo inaczej chyba spełni mnie w tą kałużę. To jedź Łukasz już przodem, a ja spróbuję tam Mateuszowi pomóc. Okej. Okay. Dobra, chwyciłem się drzewka. Super. Okej. Okay. Ja. Ta mapa jest ciężka, bo tutaj są bardzo trudne tereny. A, dajesz sobie radę, świetnie. No, próbuję. Tylko najgorsze są te kamienie, prawda? O, no. Właśnie, o tym mówię. Cool. Dobra, przyczepię się, man. Próbujemy coś. Już. Może będzie problem właśnie z tym. Wiesz co, przywyciągałem. Jeżeli ty chcesz mnie wyciągnąć, to dobrze by było, jeżeli ty byś mnie podczepił i ty wyciągarką byś pracował i jednocześnie jechał do przodu, wiesz? To jest takie, jakby to powiedzieć, dziwna zależność, którą żeśmy też wcześniej odkryli, grając tam. Okej, okay, dobra. Na innej mapie. Już, tylko czekaj. Jak tu się pod... Czemu nie mogę? Aha, dobra, już się... Podczepiam cię. Dobra, i spróbuj mnie ciągnąć jechać do przodu. Ja już to wykazuję tutaj. Zmienię sobie bieg. No niedługo zapadnie noc, więc będzie troszeczkę inaczej. No i jak tam? No idzie. Czekaj. Próbuj. No, chyba się powoli zakopuje. Nie jadę. To jest dobre. Czekaj, mi przewroty. Dobra, sam się zakopałem, muszę teraz... Wiesz co, albo jeszcze, czekaj, jeszcze spróbuję może jakieś drzewko tutaj znaleźć. No, spróbuj. Odczepiłeś się? Tak. Dobra. Już poszedł po całości. Okej, to ja się przeczekam. Najważniejsze, żeby ten furgon wyciągnąć z tego błota, bo to... Ty, wiem czemu ten... Czemu nie mogłem jechać, miałem ręczny zaciągnięty. No właśnie, tu trzeba pamiętać to czasami. Trzeba pamiętać o tym ręcznym, bo... No zapomina się, kurde. O, tutaj jest cholerna górka. Nie wiem, jak ty tu podjedziesz. Chociaż ty masz tyle dobrze, że masz dociążenie na tył. I tak, tam... tylko wiesz co? Najgorsze u mnie jest to, że ten furgon, jeżeli wpadnie pod jakikolwiek kamień albo zawiesi się na takiej górce, to ciężko jest go przeciągnąć, nie? Aha. Ale damy radę. Łukasz tutaj czeka. No czekam, znaczy próbuję, ale... Próbuję jechać do przodu, ale tutaj no kamienie są naprawdę godne polecenia. To ja spróbuję... Próbuję omijać. Spróbuję pojechać naokoło, tutaj też jest jakieś coś ubitego. Dużo drzew, więc jest... Nie, jest tutaj w miarę okej, zobaczę, przejechałem bez problemu. Spróbuję, dasz radę z... O, dobra, przyciągnąłeś się. Ajajajaj. Musimy tutaj asekurować Mateusza, bo on ma naprawdę spory problem z tą przyczepą. Ja chyba odłączyłem ten furgon przez przypadek. Aha, no tak, odłączyłem go. O, zaraz go podłączę sporo. Masz radę? Tak, bez problemu. A wyjedziesz stamtąd? Słuchaj, zdecydowałem się na ten furgon, to nie mogę tak porzucić. Postarać wyjechać. Do końca. Tak, wytrwałem. No to nic, to czekamy w takim razie. No to jest najgorsze, że przejechałem po kamieniu, choroba. No właśnie. A, już ci pomagam. A? Tak mam być ustawiony, czy inaczej podjechać? Wiesz co, najlepiej by było, jakbyś mnie złapał od strony kierowcy, wiesz? Coś mi się tak wydaje za ten hak. Czekaj. To już tak myślę, że to by było to. No dobra. I po prostu zaciągnij ręczny i ciągnij mnie samą wyciągarką, okej? Okay? Dobra. W ten sposób. Z strony kierowcy. Próbujemy. Idzie. Dobra, puszczam, podjadę trochę do przodu. A, puściło, nie puściło. I jo. Podjeżdżam do przodu. No i ja jak? Pcham się, przez tą kałużę się pcham, bo to... Ja nie też, ale jedziesz już normalnie, tak? Tak, coś tam jadę. A może tym jasnym prawym brzegiem coś tutaj by się dało zrobić chociaż? Znaczy, wiesz co, ja z doświadczenia wiem, że przez kałuże czasami jest po prostu bezpiecznie przejechać. No, bo... widzę, bo nie ma tu kamieni w ogóle. Dokładnie. Dobra, to tam kula się tam zostaje, nam podjechał za tobą. Dobra. Jak atakować rzekę teraz ma, panowie? Jakbyś mnie mógł tam lekko od tyłu popchać. Właśnie furgon się zawiesił. Furgon to jest
To jest właśnie to. Spróbuj tam, Łukasz. A ja zobaczę tutaj drogę mniej więcej dalej. Okej, myślę, że tam warto stąd wyjechać. Ej, gdzie? O dobra. Jedziesz? Okej, dobra. Ej, what the hell, gdzie my pojechaliśmy? No tak, tak trochę, no. Z dupy. No. Można ewentualnie tą tutaj w lewo zaraz będzie taka większa droga. Zaraz przy mnie jest w lewo. O, dokładnie, właśnie. I tamtędy musisz w lewo. Tak, pojechać. I byśmy wtedy może coś tam odkryli przy okazji. Tamtym, o właśnie, i po co ja tu stawałem? Okej, okay, testuję. Dajcie radę? Tak. Tak, jako tak, to tak. No okej. Okay. Dobra. Dajesz tam radę? Słuchaj, Łucku, a z tą jedynką plus, jak to jest? Bo ja często jak próbowałem ją włączyć, to mi gaz silnik. Po prostu bo gaz musisz silnik. Mieć rozpędzony trochę samochód. Aha. Właśnie tam jest ten plus, że musi być chyba powyżej tego pierwszego biegu. No. To jest ten haczyk. O, ja tu widzę chyba w miarę dobrą przeprawę przez rzekę, jest dosyć wąsko, ale chyba też i głęboko. No Łukasz, jeźdź do przodu. To się odczepi od ciebie i to trochę, trochę, a dobra. Już się odczepiłeś? Widzę. Ja się próbuję przedrzeć przez rzekę w takim razie. Idzie. Dobra, przejechałem przez rzekę. Tak? Bez problemu? I zobaczcie, zaraz odblokuję ukryty teren. Aha, tu jest jeszcze jedna. Zobaczcie, gdzie dojechałem. Dobra, jedź Łukasz, jedź. Tu dobra, jest taka wysepka, widzicie? No widzę, jesteś tam. O, i... to teraz, o panie. Widział? Na tą wysepkę. Uh-huh. Wysepka i na nią łatwo wjechać było, ale... Stój Łukasz, jeszcze mnie tutaj. Okej. Okay. Ale nie wiem, co będzie dalej. Jest i rzek. Jest i lucek. I dawajcie do mnie, panowie. Tu jest naprawdę bardzo łatwo. Ale nurt ciągnie. Nurt ciągnie potem. Ale jak coś, to jestem i czekam z wyciągarką. Nie ma problemu. Kurczę. Ja zobacz. Nie mogę podjechać. Dobra. Spoko, nie? Dobra, jeszcze czekamy na Łukasza. To próbujemy na linię, czy jak? To znaczy? W sensie, że popatrz. Albo ty, albo ja będziemy tutaj, powiedzmy tak, jakby przewodzić przez tą rzekę, prawda? No. I najlepiej, żeby na jak największym rozciągnięciu liny się podczepić, bo w razie W, gdyby ktoś na przykład tonął, to zawsze ty możesz mnie pociągnąć do tyłu, no. Albo ja cię pociągnąć do przodu, nie? Coś na tej zasadzie. Ale mhm. Jedziemy ogólnie razem, tak? No, tak by było najbezpieczniej. To spróbujemy. A, nie mogę się do ciebie podczepić, musisz odrobinę dzisiaj. Podpinamy przody czy tyły? Ale tamtędy, na pewno tą drogą? No, i tak będzie znosić nas rzeka, nie chcę żebyśmy wyszli na jakimś tam zadupiu. Wiesz o co chodzi? No, rozumiem. Zniesie nas rzeka i na brzegu i tak będziemy gdzieś tam dalej. Okej. Okay. O wy mordę, woda niszczy pojazd. No to nie, to ja cię ciągnę, stój. Ja pierdzielę, dawaj. Łukasz? Za mną stoisz? Nie, dobra. O, oh, fuck. No właśnie się cofnąłem, żebyś tam mógł spokojnie cofać. O kurde, co teraz? Może jednak drugą stroną. A może tam jest droga po drugiej stronie koło lampy z prawej strony? Wiem, ale i tak będzie nas znosić, o to chodzi. Czekaj. O, jest, dobra. Okej. Czyli tutaj na pewno się utopi. Mam 226 uszkodzeń na 400. Więc... Bardzo proszę, żeby ktoś teraz spróbował może pierwszy. Może ktoś na ochotnika. Na ochotnika, dokładnie. No dobra. A czekaj, może chciałbyś, żebym cię asekurował? Oh, no poproszę cię, ja się tylko tutaj ustawiłem w rzece, żeby już mniej więcej... Mhm. To ja już jestem. Wiedzieć co ja. Dobra, już cię podłączam do ciebie. Czekaj, no to podłącz ty mnie, Ludzku. Już. Dobra, ciach, jak coś to mnie ciągnie. Mhm. Ręczne. No dobra, ale... A czekaj, bo ty żeś mnie pod przód podpiął w ogóle, dziwnie. No to czekaj jeszcze raz. Cholera. A, fuck. Nie widziałem tej kropki z tyłu. Dobra, no. Dobra. No to ciach.
Stanąłem na kamieniu, fajnie, wyciągnąłeś mnie, super. No dawaj, próbuj. Jak tam? No, dosyć niebezpieczny poziom wody. Ale no trzeba spróbować, bo inaczej co? Nie, dawaj Lucek, damy radę myślę. Damy radę? Tak. Okej, okay. No to próbuję. Jedź! Nie da się właśnie, rady. Tylko chyba, że stanąłem w miejscu i trochę cofnąć, wiesz? Okej. Niech mnie tu nurt wyprostuje lekko. Tak. No nie, ja też tutaj się dziwnie zawiesiłem. Albo może, wiesz co, może spróbujmy się odczepić, co? Bo widzę, że tutaj nie jest wcale aż tak tragicznie. Dobra, no już? Dawaj, dawaj, tak, 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 tak. Dobra. Znaczy próbuj. Ale popatrz tutaj, bez problemu. Muszę trochę wycofać. O. Jak, co tam się dzieje? Dawaj Mati, dawaj. Nie wiem, jestem w jakimś złym czymś, w złym miejscu bardzo. Hura, udało się. A mnie zniosło. Mnie zniosło i jestem w dupie. Ludzka. A nie, Rusek się cofnął. Cofnąłem się, ale jestem na kamieniach i nie mam tu przyczepności. Ja mam pomysł. Może ja ci tam pomogę. Po prostu wyjechać z tych kamulców. No właśnie, no musisz jednak chyba przejechać jednak na tą drugą stronę. Chociaż. Nie, spokojnie. Tu są jeszcze drzewka, nie jest tak tragicznie. Okej. Okay. O, tutaj faktycznie jest za ciekawe. No po co się tu wbijacie, ludzie? Uciekajcie. Nie pytaj. My god. Chciałem ci pomóc, a widzisz. A teraz ty będziesz musiał pomóc mnie. O ile. Dobra, dasz radę podczepić? Że ja cię chyba muszę. O cholera, znosi mnie. Szybko. Jest, dobra. Dawaj. Żeby tu jakieś. Tu na pewno będzie auto. Świetny pomysł z tym ratunkiem. No tak. Ej, dawaj, akceptuj, szybko. Ale nic mi nie doszło, żeby akceptować. No jak? Kurde. Jeszcze raz. Ważne. Dawaj. Okej, teraz. Masz? Mam. Dawaj. Jest. Dobra, Łukasz. No? Możesz tu podjechać. To chyba wjadę tyłem, bo... Czekaj, wyciągarka. Wjadę tyłem. Na nic to. Znosi mnie też. Na ręcznym spróbuj. Okej, zaciśnięty, znaczy zaciągnięty. Jaka akcja ty. Nie, dobra Łukasz, nie pchaj się tu. Dobra, czekaj. Dobra, czekaj, a w sumie spróbuję się od ciebie wyciągnąć. No to weź, zaakceptuję. Tu się puszczę. Czekaj. No, weź ty mnie ten zaczep. Okej. Okay. No. I próbuj mnie wyciągnąć. Okej, dobra. Starczy. Jedź do przodu, wyjeżdżaj. Teraz tutaj, Mateusza i testujemy. Jak? Jeszcze specjalnie na luz wrzuciłem, ale... O, coś idzie i... Tylko, że mnie coraz bardziej znosi i zaraz w głębiny nas zniesie. Cholera. Co teraz? No, odczep się i jeszcze spróbujmy tak jakby prostopadle. No, ale ja już nie mam praktycznie możliwości ruchu tutaj. Spróbuj, Łukasz, jeszcze raz. Dobra, ja już jadę. Ten podjazd zaraz tak wyrobimy, że tam też nie podjedziemy chociaż. Dobra, starczy. Starczy, podczepię mnie. Oj, będziesz miał chyba problem z wyjazdem. Podczepiasz? Dobra. No już. Okej. Okay. Wyciągaj, próbuj. Ej, świetnie. Dobra,
teraz spróbuję Mateusza wyciągnąć. Ty spróbuj wyjechać. A może tu jest inny pojazd? Weź Łukasz tam, przeszukaj te tereny. Dobra. Albo weź, wiesz co, pomóż mi jeszcze. Kurde. Bo znosi tak masakrycznie, że się nie da dostać. To jest dobra mapa. To jest bardzo ciężka mapa. Dobra, na to akceptuj. No, dawaj, spróbuj. Próbuj. A samą wyciągarką mi na ręcznym? To właśnie już tak robię. Aha, super. Czek, a czy ty nie masz czasu ręcznego włączonego? Mam. Dobra, a teraz... Słuchajcie, może po prostu najprościej będzie, jak ja się tutaj jakoś, że tak powiem... No właśnie. Nie mogę się ruszać. Oj kurczę. O fuck, man. Dobra. Próbujemy tak. Ej, ładę. No, bieg, zmieniaj się. Ach, zapomniałem. Dobra. Przyciągnę się. Wyciągarka coś słabo działa. No, coś też. Od wody ją szlak trafił. No nie. Wychodzimy z tej jakby podwodnej trasy. O, coś się. Dobra. Łukasz, wyjeżdżaj. Próbuj. I spróbujemy znaleźć inny samochód, albo się naprawić, albo cokolwiek. Kurde, tu jest taki kamień. Słuchajcie, znajdźcie nowy samochód i jeżeli go znajdziecie, on będzie przy jakimś drewnie, albo przy tym... Przy tym po lewej, jakbyście w lewo pojechali tą drogą, to tam powinien być taki wielki mas, czy tam ułaz, czy jak to się zwie. W lewo, to tak. Jak... Jedź w lewo, ja w prawo. Okay. Jakbyście dali radę, to przyjedźcie nim proszę tutaj. No jasne, i jasne. Mnie dostarczycie. A ja tu się kąpię, że tak się wyrażę. Dobra. Kurde, jak zadriftowałem tym. Taka rozbudowana stacja. Co o, widzę! Było? Dobra, widzę, ale zajebiście. Prawie bym go minął, ale jednak zauważyłem. Dobra, świetnie. Teraz tylko się tam dostać. Powinienem się teraz na kamieniu zaczepić. Dalej, Lucek, jedź. Ten największy kamień, tak? Nie. Jest ten C-220-255. Aha. Ale to już i tak jest kozak. Tak, ten to już raczej bez problemu. Zmień pojazd. Dobra. Co mu zaczepić? Aha, muszę więcej punktów zdobyć, ale to nic. Uruchamiamy tą machinę i jedziemy. Wow.